Dzień dobry Państwu, Jakub Jurek, zapraszam na sport. Po nieudanej inauguracji sezonu Ekstraklasy bilardziści ERG Bieruń Folie zanotowali dwa zwycięstwa. Dzięki kompletowi punktów Lubinianie awansowali na drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Po inauguracyjnej porażce z Hadesem Poznań Miedziowi nie pozostawili złudzeń dwóm kolejnym rywalom. Z Green Club Gdańsk zawodnicy ERG wygrali 14-4, natomiast z niewygodnym rywalem Metal Fax Sokółka 14-7. Wygraliśmy dwa ciężkie pojedynki, bo zarówno z Sokółką, którą żeśmy od 4 lat nie mogli wygrać i w ubiegłym roku nam odebrali medal. W tym roku zdecydowanie w ostatniej kolejce zwyciężyliśmy 14-7. W końcu żeśmy przeważyli szale na swoją stronę. Natomiast zwycięstwo z Gdańskiem pewne zupełnie do 4. Więc ja mam nadzieję, że chłopcy przy budowie tego nowego dodatkowego składu z tymi nowymi zawodnikami będzie to wyglądało coraz lepiej, tym bardziej, że wszyscy oni w najbliższym czasie startują w bardzo poważnych zawodach. 2 na 4 zawodników z Polski, a na 18 z Europy wyjeżdża z Lubina na Mistrzostwa Świata do Kataru. W tabeli bilardowej Ekstraklasy ERG ma 2 punkty straty do prowadzącej ekipy Nosan Kielce. Paweł Czyżyk wystąpił w kolejnej gali bokserskiej. Tym razem lubinianin sprawdził swoją formę podczas Szczecin Boxing Night. Paweł Czyżyk po udanym występie na gali w Legnicy tym razem spróbował swoich sił w Szczecinie. Lubinianin decyzję o występie na Szczecin Boxing Night podjął w ostatniej chwili. No łatwo nie było. W walce dowiedziałem się 3 dni wcześniej. Podjąłem taką ciężką decyzję, jechać czy nie jechać. Ale z przeciwnika dobrze znam, to jest mistrz Polski aktualny, czyli mój taki odwieczny rywal. No i podjąłem wyzwanie, pojechałem do Szczecina i postawiłem mu czoła. Z walki jestem bardzo zadowolony. Plan taktyczny wykonany na 100%. Walka przegrana 29-28, ale czuję mój oddech na plecach i to jest najważniejsze. Paweł Czyżyk już myśli o kolejnych walkach. 3 dni, 4 luzu i wracamy do nocnych treningów. Następne starcie 11 czerwca, potem 26, no i stopniowo potem z lekki odpoczynek i dalej wracamy na salę, mocne trenowanie. Szermierze Olimpu zbliżają się do zakończenia sezonu. Podopieczni Olega Bugajenki mają za sobą kolejne występy w ogólnopolskich zawodach. Ostatnie zawody, w których brali udział młodzi szermierze Olimpu, odbyły się w Opolu. W kategorii młodzik zajęliśmy 2., 3 miejsce, w kategorii dzieci mieliśmy troszkę słabsze wyniki, 9., 11 miejsce. Aczkolwiek w młodzikach naprawdę to była rewelacja i cała drużyna dała siebie wszystko. Przed podopiecznymi Olega Bugajenki 2 ostatnie turnieje w kończącym się sezonie. Przed nami ostatnie 2 turnieje, 4. w ten weekend walczymy w Sosnowcu, gdzie odbędą się Mistrzostwa Polski Młodzika. I za 2 tygodnie, 11. ostatni turniej w kategorii dzieci, też Mistrzostwa Polski. Dalej jest zasłużona przerwa, odpoczynek i w sierpniu zaczynamy już przygotowanie do następnego sezonu. Najbliższy turniej odbędzie się 4 czerwca w Sosnowcu. Nie było niespodzianki w meczu grupy pierwszej legnickiej B-klasy. W Studzionkach miejscowy Błysk uległ Sokołowi Niechlów 1-3. To nie było łatwe spotkanie dla Sokoła Niechlów, który do Studzionek udał się w 10-osobowym składzie. Zawodnicy z powiatu górowskiego jednak już do przerwy prowadzili 1-0 po błędzie bramkarza Błysku Pawła Korotyszewskiego. Gramy dzisiaj w 10, są ostatnie komunie, nie ma paru chłopaków, 2 ze straży, no i przyjechaliśmy tylko 10. Taktyka, nie będę czarował, jest taka na dzisiejszy dzień, żeby po prostu ustawić się 7-8 zawodników z tyłu, próbować grać długą piłką na napastników i wykańczać te akcje i wtedy myślę, że dowieziemy to zwycięstwo do końca. Drużynie ze Studzianek w pierwszej części spotkania brakowało przede wszystkim skuteczności, która miała być kluczem do zwycięstwa w tym meczu. Tam właśnie musimy być bardziej skuteczni. Tydzień temu udało się, mimo że jeszcze było trochę więcej sytuacji. Mam nadzieję, że trochę chłopaki celownik na ten wyprostują. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Sokoła Niechlów 3-1. I to już wszystko w wydarzeniach sportowych na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.